Serdecznie witam moich widzów. Mamy sobotę, 13 lipiec. Jeszcze tak mokro w lesie nie było. Dochodzi 12 godzina, bo była taka ulewa od wczoraj, że wszystko pięknie mokre. No już się zaczynają pokazywać pierwsze grzyby. Nic szczególnego. Taki na korzeniu sobie rośnie. No, taka jakaś olszówka, no, blaszkowe od spodu. No idę taki zrobić znowu rekonesans, czy się coś pojawia, czy nie, no ale po takiej ulewie, tym bardziej, że się zaraz ciepło robi, bo słońce zaczyna od razu przygrzewać, może coś zacznie się pokazywać, może jutro, zobaczymy. No to na razie. Witam serdecznie, minął kolejny dzień, mamy 14 lipiec 2024. No i postanowiłem wybrać się do Krępnicy, zobaczyć co tu się dzieje w lesie, ale już tak pobieżnie widzę, że raczej grzybków nie będzie. No ale idziemy w las, zobaczyć co się w ogóle dzieje. Wpadało bardzo dużo ostatnio, także jeśli chodzi o ściółkę, wygląda, że jest dobrze nasączona wodą. Chociaż to jest ogólnie, to jest na grzyby jeszcze za wcześnie. Ale jakieś pojedyncze sztuki może się pokażą. No to idziemy. No i chwilę dalej. Pierwsze okazy w lesie zaczynają się pokazywać. Wprawdzie nie jest to grzyb pożądany, ale jest. Czyli coś się w lesie budzi. Tam wcześniej była brzytrza, której nie pokazałem. Gołąbek, gąska, jak zwał, tak zwał. Blaszkowy. Nadałby się na patelnię. Ale idziemy dalej. No i parę kroków dalej mamy takiego okaza. Ale to blaszkowe takie. Niczym chuba. Olszówka jakaś na korzeniu. Ale kolor już taki dosyć ładny. Wyglądało fajnie. Myślałem, że wielki podgrzybek, ale to nie podgrzybek. Dobra. Rozglądamy się. Ciekawie się zapowiada. Trochę dalej. No, nie widać tutaj dookoła drzew. Ale naciąłbym się na to. Spróbuję przybliżyć może. Jest, jest ostrość i na wprost sobie tutaj takie coś znalazłem. No muszę to ominąć. No a jednak coś się pokazuje, coś rośnie. Gąbkowe, zbieraliśmy to zawsze, myśmy na to mówili zajączki. Dobra, cofnę, tu jeszcze jest jeden. Ale nie mamy opakowań, żeby to pozbierać. I tu jest jeden. O, i tu jest jeden. I tu kolejny. Tam widzę kolejny. Że w sumie mógłbym to zbierać, ale sobie darujemy. Niech się to rozsiewa. Jak będzie coś bardziej rasowego, to się skusimy. Dużo tego, ponad 10 chyba w tej okolicy się znalazło. Także od biedy już by coś było. Muszę przyznać, że mimo, nazwijmy to, jest środek lata, las wygląda naprawdę pięknie. Trochę padało przez ostatnie dni, także tak jak mówiłem wcześniej, zieleń jest taka intensywna, chociaż słońce dzisiaj zaczęło przypiekać. No i na takie rasowe grzyby się nastawiłem, żeby chociaż jakąś sztukę znaleźć, a tu ciągle na razie nic, oprócz tamtych.
który żeśmy tam znaleźli z synem. No ale idziemy jeszcze troszkę. Może coś się tutaj jeszcze wyhaczy. No i znalazłem kolejną taką grzybową ciekawostkę, a że nie jestem encyklopedią grzybów, więc mogę tylko pokazać. Taka huba sobie tutaj rośnie. Brązowa. Dosyć ładny grzybek. No prześlicznie to wygląda. Tu jest to moje miejsce prawdziwkowe. Taki mały lasek, mech, przecudowny, ale zieleń. Połowa lipca, spójrzcie tylko. Jeszcze jakby jakiś przedwczesny prawdziwek się pokazał, to byłby ewenement. A tutaj potrafiły rosnąć. Dobra, szukamy dalej, ale miejsce fajne. No i końcówka. Wracamy do samochodu. Spędziliśmy w lesie 35 minut. Co było widać najfajniejszego, to żeśmy pokazali, ale wracamy drogą, bo się zrobiło strasznie gorąco. I widocznie grzyby takiego upału nie lubią, dlatego czekamy na pełnię sezonu. Także do zobaczenia, miłego oglądania. Na razie.